Cześć, witajcie. Witam wszystkich moich widzów dawnych, tych od komunikacji miejskiej i od wind, od kolei, czegokolwiek. Co się stało, że nagrywam grę i czemu akurat Minecrafta? No, cóż, jest to gra mojego dzieciństwa, mimo że nawet nie jestem jeszcze pełnoletni. Nigdy nie planowałem, co prawda, nagrywać z tej gry, no bo po pierwsze, w ogóle, czy mój kanał kojarzy wam się z grami? No raczej nie do końca. Ale już tutaj, może zwieńczenie mojej kariery na stare lata, przyszło mi nagrywać właśnie z Minecrafta, bo chciałem się podzielić z wami moimi mapami, nad którymi wiele lat pracowałem. To może za dużo powiedziane. Spędzałem przy nich po prostu wolne chwile, tak bardziej dla relaksu. Zaczniemy od takiego. Będzie prawdopodobnie kilka. No, nie wiem, zobaczymy, czy się wam ta seria spodoba. Wiem, że jest wiele filmów z windami, na które oczekujecie od dłuższego już czasu. Tak, one też się ukażą, oczywiście, jak najbardziej. Zaczniemy od takiego save'a, na którym gram już od ponad. No, grubo ponad 5 lat. To już będzie więcej, to już będzie z 6 czy z 7 lat nawet ma ten save, od czasów bety 1.5 1.5 podłoga 0.1. Na tym save'ie już gram i stale jest on rozbudowywany, no, bardzo małymi etapami, ale jakoś ta rozgrywka się tu toczy. Mam po prostu sentyment do tej mapki już, no bo jednak tyle lat tutaj przesiedziałem na niej. I tak, teraz znajdujemy się na dystrykcie zwanym Tartakiem. To jest dystrykt Tartak. Podzieliłem sobie właśnie tą mapkę, ten mój kompleks, aglomerację, może nie aglomerację, na właśnie trzy dystrykty. Dystrykt Tartak, główne miasto i jeszcze jest trzeci, taka pustynna wioska, nie wiem jak na razie się to będzie nazywać. Tam jest taki kamieniołom i fabryka kamienia w sumie, która po prostu składa się z lawy i wody. Może kiedyś tam podejdziemy, ale póki co chciałem wam pokazać moją wspaniałą kolej transsyberyjską, znaczy po prostu taką piękną kolej. I teraz tak, tam na lewo, nie wiem jaki to kierunek świata, tam zachód czy wschód, tam się jedzie właśnie na tą pustynną wioskę, a tutaj, proszę państwa, właśnie na to główne miasto. I tutaj mam taki bardzo, bardzo uproszczony system zwrotnic. Dobrze, jedziemy teraz na, no, do głównego miasta. Tak póki co się to nazywa. Jest to odcinek jednotorowy. Bardzo prosty, bez żadnych tutaj, po prostu same tory i... Jednak na piechotę chcąc iść pomiędzy tymi dystryktami, tak zwanymi, to by było dosyć długo. To jest taki przepiękny, drewniany most, czy tam kładka. Nie, no, kładka to jest dla pieszych. Dla kolei to jest chyba most. Ten moment jazdy chyba wam wytnę, bo nie wiem, czy komuś by się chciało to oglądać. Albo dam przyspieszone tempo, właśnie. Poszukaj muszli na brzegu morza, w brunatnych algach, w zielonej wodzie. Dobra, dojechaliśmy, proszę państwa, do zwrotnicy kolejnej. I tutaj tak, jak widzicie, tu jest tabliczka właśnie wskazująca nam, że tamtędy dojedziemy do Tartaku, kamieniołomu i wioski tej pustynnej, o której na razie wam opowiadam. Być może w następnym odcinku do niej sobie pojedziemy. Teraz tak, tutaj mamy zwrotnicę, bardzo prosta. Teraz jest ustawiona w lewo i w lewo pojedziemy do tego głównego miasta. Akurat tego na tabliczce chyba nie ma nawet, nie wiem czemu. A w prawo, jak sobie ustawimy, to bardzo prosto, bardzo prosto. Tutaj nie ma żadnych redstone'owych mechanizmów, tylko sama wajcha i tory. I tutaj w prawo pojedziemy do kopalni obsydianu. W tym odcinku wam jej nie pokażę. Być może w następnym, zobaczymy, czy w ogóle będzie następny jakiś odcinek. Póki co jedziemy w lewo, czyli do głównego miasta. Pokażę wam moje budynki, które mają już, no, sporo lat. Ja budowałem, jak byłem w drugiej, trzeciej klasie podstawówki, teraz jestem w pierwszej liceum, no to już troszkę czasu upłynęło. Dla mnie to jest dużo, bo jestem młody.
most imienia bodajże JJ Jokera, to chyba był, nie pamiętam, nie mam już nawet tabliczki. Tutaj dojechaliśmy do takiej głównej stacji, też tu mamy taki system zwrotnic. O, tu sobie damy bezwolny tor, wolne miejsce w lokomotywowni. Lokomotywownia jak to same wagony, no ale dobra. Tak tu wygląda, tu jest główna stacja. Tu jest mój taki sztandarowy domek. No, co prawda jest on zbudowany w jakiejś to była w ogóle na początku jaskinia. Przerobiłem ją na domek. Tak, mój nick właśnie tak kiedyś wyglądał, dużygościu.pl. Tej tabliczki nie usuwam, no bo po prostu ze względu na jej historyczną już wartość. O, proszę bardzo, tutaj mamy też wjazd kolei prosto do mieszkania. A tą górną część to dobudowałem stosunkowo niedawno. Zbyt ładnie to nie wygląda, jest wręcz powiedziałbym szpetne, no ale nie wiem nawet co mnie podkusiło, żeby jeszcze tutaj coś kombinować. No tak to wygląda, jest po prostu styl taki troszeczkę, no ładnie to nie wygląda. Wygląda to strasznie kasztaniarsko, no ale mniejsza z tym. Tutaj mam taką jedną linię kolejową, dookólną, która właśnie, może przejdziemy się wzdłuż niej na piechotę, bo nie będziemy jechać już. Tutaj. I tutaj właśnie tak, w prawo jest ten skręt, to rozgałęzienie na fabrykę obsydianu, tartak i pustynną wioskę. Natomiast jeśli sobie ustawimy w lewo zwrotnicę, to będziemy mieć możliwość wtedy objechania po prostu tego jakby centrum, tego głównego miasteczka dookoła, plus mamy tu kolejne rozgałęzienie, na razie jeszcze nie ma tabliczek, możemy sobie też zwrotnicę ustawić dowolnie. I tu jest rozgałęzienie na farmę, która jest w budowie już chyba od 2 lat swoją drogą, bo ja tak rzadko wchodzę po prostu na Minecrafta. O, proszę bardzo. A tu będzie w przyszłości szklarnia. A nie, przepraszam, już jest dokończona. Prawie. Bo nawet jeszcze nie ma drzwi, no ale mniejsza z tym. Tak, tutaj mamy takie duże grzybki. Też taka mała stacja farma, o proszę bardzo. Aż 3 wagony się tu pomieściły. No a tutaj hodowla drzew, studnia jakaś. To jest właśnie, a tak wygląda to główne miasto z góry. Ten domek powstał, nie wiem czy to jest rok budowy, bo na niektórych pisałem sobie rok budowy. Nie ma roku budowy. Na niektórych obiektach właściwie to pisałem. Nie, tylko jest tabliczka budynek zabytkowy. No fakt, no, swoją drogą jest zabytkowy. Ten magazyn to już był wielokrotnie przebudowywany. Obecnie i tak wygląda szpetnie, ale mogę wam tylko zdradzić, że wcześniej wyglądał jeszcze bardziej szpetnie. No i tak, to jest ta linia dookólna właśnie. Ona tutaj taki ma śmieszny potem zakręt, taki mostek. Tutaj w ogóle kiedyś spróbuję znaleźć wersję tego save'u, jak wyglądał zanim to wszystko w ogóle powstało, bo to całkowicie ukształtowanie terenu zostało zmodyfikowane przeze mnie. Między innymi tu była taka góra, którą ja wysadziłem dynamitami. Tutaj dwie wieże, wzorowane na oczywiście twórczości JJ Jokera, czyli kamienna z cobblestone'a z lawą i sandstone'owa z wodą. Oczywiście miałem taki zamysł, kiedyś taki szalony plan, żeby pomiędzy tym zbudować szklany most i również by to było zgrabione z JJ Jokera. Nie ukrywam, że właśnie tym YouTube, no to był YouTuber, to właśnie za czasów, jak ja chodziłem do podstawówki, to się właśnie takich oglądało. Żadnych innych poza nim to w sumie już teraz nie oglądam. No chyba, że Klocucha, bo to naprawdę jest wspaniały YouTuber. Tutaj mamy stację magazyn, również kolejna zwrotniczka. W sumie taki odcinek może troszeczkę bardziej dla miłośników kolei, no ale nie wiem, czy ktoś tu jest na tyle dziecinny, żeby oglądać Minecrafta. W ogóle nie wiem, po co to nagrywam, no ale tak. I tu jest takie rozgałęzienie. Aha, no tak, miałem tutaj dobudować. Oczywiście zapomniałem nawet. Stacja kamieniołom. A no tak, bo tu jest kamieniołom, faktycznie. Jak widzicie, jest już nawet dosyć dużo tego tutaj ukopane. O tak. Czyli w sumie mam de facto 2 kamieniołomy. Przydałoby się to jakoś ponumerować, albo na przykład, nie wiem, kamieniołom północny, kamieniołom południowy, coś. Tutaj jest granica miasta, niby administracyjna, ale... No tak, w sumie granica administracyjna, można tak powiedzieć. Nawet jest przejście graniczne. I ta linia wyjeżdża do spawneru.
do spawneru, który jest typem takiego spawneru pustynnego, ukryty w piasku. Kiedyś też tam wam to wszystko pokażę, jeśli będziecie tylko chcieli. No i jedynie co musicie zrobić, to napisać po prostu w komentarzu, czy chcecie taką serię oglądać. Muzeum obrazów. To naprawdę są bardzo stare budynki, proszę nie patrzeć, że to jest naprawdę szpetne. O, to jest 2011. No to sobie pomyślcie, 7 lat temu takie, 7 lat już stoi ten budynek. Czajcie? 7 lat. Ale to ten safe jest jeszcze starszy, on ma chyba z 8 lat, czy z 9 nawet. Także to jest kawał historii w sumie. No. No i właśnie w tym odcinku to tylko tyle. Mam nadzieję, że jakoś was zachęciłem do oglądania tej serii. Może przy następnych odcinkach, o ile się pojawią, będę poruszał jakieś ciekawe tematy, na przykład podczas tego grania. Bo to może być jednocześnie takie, mogą być takie pogadanki. Tu jest grób mojego wilczka, tam pieska, jak to tam nazywa, który właśnie zginął podczas budowy tego domu, bo wszedł pod cobblestone'a i już nie miał wypłynąć, zatonął. Tak. Piękny domek na wodzie. Także z dzisiejszego pierwszego odcinka o Minecrafcie to tyle. Zapraszam na kolejne i zachęcam was serdecznie do komentowania tego filmu i oceniania go, co o tym w ogóle sądzicie, czy to dobry pomysł nagrywać już na po tylu latach, w cudzysłowie, kariery na YouTubie filmy z Minecrafta. No, dla niektórych osób mogą być ciekawe. Poza tym chcę się z wami właśnie podzielić tymi moimi wszystkimi tak naprawdę wspomnieniami związanymi z tą grą i z tym save'em oraz z innymi, które prawdopodobnie się pojawią w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia i czekajcie na kolejne filmy.